Siemaneczko, z tej strony Patia. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać minifigurki z żarłocznym Stitchem. Seria, nakarm mnie. Kochani, ale jeszcze zanim omówimy nasze kapsuły, to spójrzcie na te pudełko. Jest ono istnie bajkowe, Stitchowe. I aż serio, wow, sama zgłodniałam. Jejo, jest tyle tutaj smakołyków i one są tak pięknie zaprezentowane. Jeszcze te kolory hawajskie, no mega. Bardzo ważna informacja, kapsuły zakupiłam w Leclerc'u za 26,99. I słuchajcie, jest to seria pierwsza. Więc jeżeli będzie wam się podobał ten odcinek z naszych otwieranek Stitcha, to również w niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się serii drugiej. Wszystko oczywiście zależy od was i waszej aktywności pod odcinkiem. Dobra kochani, w takim razie przyjrzyjmy się naszym kapsułom z bliska. Okej, mamy tutaj kilka mega słodziaśnych kapsuł. Spójrzcie, są to głowy Stitcha. No, mega to wygląda. Tutaj są uszka. No, więc w zasadzie to chyba będzie przód, bo on ma tak do przodu skierowane uszy. W środku, w kapsułach, możemy dorwać Stitcha, który wcina przeróżne rzeczy. Od arbuza, przez ciacha, po pączka. No, po prostu jego dieta jest zróżnicowana i na maksa smakowita. Więc kochani, nie przedłużajmy, zabierzmy się za otwieranie. Ale zanim to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Kochani, w takim razie chodźcie na dół! Kochani, no to przyjrzyjmy się kapsule z bliska. Tak jak mówiłam, każda kapsuła to kształt głowy Stitcha. Jest ona na maksa słodziaśna. I słuchajcie, tu są uszka. Mam trochę problem ze stwierdzeniem, czy to jest przód, czy to jest przód. Wydaje mi się, że to jest przód, bo ma wypukłe, jakby wypukły pyszczek. No ale z drugiej strony uszy ma postawione do przodu zazwyczaj, więc jakby to był przód. A wy jak uważacie, przód jest z tej strony? Czystej. Dajcie znać w komentarzu. I słuchajcie, tak jak wam wspomniałam, mamy tutaj do trafienia naprawdę przesłodziaśne figurki. Ponieważ, jak wiecie, Stitch sam w sobie jest mega słodziakiem, to tutaj będzie wcinał przeróżne jedzonka. Mamy Stitcha wcinającego arbuza, trzymającego loda, wcinającego ananasa, wcinającego pizzę, chipsy, hamburgera, lody, przytulającego hot doga, donata, pijącego mleko z kokosa, wcinającego ciacha, no i oczywiście rozpływającego się Stitcha wcinającego babeczkę. A tutaj mamy rzadkiego Stitcha trzymającego donata. O, słuchajcie, to jest w zasadzie ten sam Stitch, ale w wersji brokatowej. I on, tak jak widzicie, jest mega rzadki, więc mam nadzieję, że go trafimy. No to lecimy z pierwszą kapsułą. I tutaj, kochani, mamy Easy Open oraz tutaj, ponieważ jest podwójna folia. Dobra, otwieramy. Okej, jakoś mega łatwo się to nie otwiera. Pierwsza folia za nami, ale jeszcze jest druga. Wydaje mi się, że tutaj będzie bardziej przyjemniej. Ładnie. Ja ci kręcę, ale nie mogę się doczekać. Otwieramy. Okej. I tak, w środku mamy albumik. I mamy zaprezentowane wszystkie figurki, które możemy trafić. I to, co jest super, to to, że wszystkie są popodpisywane. Czyli jeżeli byśmy mieli wątpliwość, co tutaj wcina Stitch, czy to jest ciastko, czy pizza, no to wiemy, że to jest pizza. Mega, mega fajnie. No i tutaj oczywiście mamy naszego rzadkiego Stitcha. Dobra, sprawdzamy, co nam się trafiło. I ja cię kręcę, aż się stresuję. Dobra. Jakiego mamy Stitcha? Wcinającego hamburgera! Ja cię kręcę! I też się zastanawiałam, czy te figurki będą gumowe, czy plastikowe, ale są one twarde, plastikowe i polane taką mięciutką farbą, która tak jakby, no, zmiękcza tą figurkę, ale ostatecznie one są twarde, plastikowe i możecie to usłyszeć. Mega, ojej, jaki słodki. On ma zawsze taką główkę słodką i jeszcze jak ma te uszka tak niziutko. Jest mega słodziakiem Stitch. Kochani, kto uważa, że Stitch jest najsłodszą postacią Disneya, niech komentuje niebieskim serduszkiem. Dobra. Kochani, w takim razie nasz Stitch wcinający hamburgera ląduje na stędzik, a my zabieramy się za rozpakowanie kapsuły numer 2. No okej, tak jak widzicie, ta pierwsza folijka nie współpracuje, ale jednak wydłuża nam czas otwierania, czyli w sumie wydłuża nam fan. Dobra, otwieramy! Dobra, i mamy naszego Stitcha numer 2. Okej, czyli mamy saszetkę A7. Na tamtej nie widziałam żadnego kodu, ale chwileczkę sprawdzimy to. Okej, tu jest ta pierwsza i no nie ma tutaj kodu, więc słuchajcie, może trafiła nam się ta wyjątkowa postać. Dobra, słuchajcie, otwieramy. I uwaga. Nie, a
ale jest tu Stitch wcinający ananasa. Ja cię kręcę, słuchajcie, jaki on jest w ogóle zaangażowany w te jedzenie. Aż naprawdę, otwierając te figurki, można stać się głodnym. Bo po prostu czujesz ten jego głód. W tych figurkach jest tyle emocji, że nie da się przejść obojętnie bez pomyślenia o jedzeniu. Tutaj mamy Stitcha stojącego. I kochani, jeszcze zwróćmy uwagę na te detale. Oczywiście są tutaj jego wycięte uszka, ale nawet jego pazury. Naprawdę, one są autentycznie ostre. Możecie nawet zobaczyć tutaj, jak to wygląda. I tutaj. Dobra, kochani, lecimy z kolejną kapsułą. Nie wierzę. Dobra, otwieramy. Ja cię kręcę, słuchajcie, otwieranie tych saszetek jest tak ekscytujące. Dobra. I co mamy w tej? Okej, tu mamy też kod jakby, co? A8. Co jest w A8? Stitch wcinający chipsy! Nie no, słuchajcie, jaki on jest pochłonięty w tym. Aż stópkami sobie trzyma tą paczkę chipsów. No cały pyszczek dosłownie jest zanurzony w tej paczuszce. Ja jestem pod wrażeniem, ile emocji jest w tych figurkach. Zachowana jest autentyczna fizyczność Stitcha podczas wcinania tych przekąsek. On naprawdę wygląda, jakby został wyciągnięty istnie z bajki. On naprawdę tak w bajce je. Czyli dosłownie całym ciałem trzyma te ogromne rzeczy, które są większe od niego. Mega, nawet oczko ma zamknięte. No i nie dziwię mu się, bo były okruchy z chipsów. Na czosów dokładnie mu wleciały do oczu. I jacie? I to, co jest świetne, to wielkość tych figurek. Myślałam, że one naprawdę będą takie malutkie, a tu okazuje się, że są naprawdę spore. Bardzo mi się podoba. Jeszcze spojrzyj, jak wygląda z tyłu. Taki przygarbiony. Dobra, w takim razie nasz Stitch ląduje na stędzik, a my zabieramy się za rozpakowanie kolejnej kapsuły. Dobra, to był ładny moment. Okej. I mamy kolejną paczuszkę. Tutaj mamy kod A9, czyli nie powinno być powtórki. Dobra. Co to? To jest Stitch, który trzyma gałkę lodową. I słuchajcie, jest to dokładnie lód taki mrożony, który jest polany syropem. Wiecie, o co chodzi. Wygląda on właśnie w taki sposób. I tutaj Stitch nie do końca go wcina, ale on po prostu chce go bardzo dla siebie. I nie chce się z nikim podzielić. I spójrzcie na ten słodki, ale cwaniakowaty uśmiech. No mega, ja cię kręcę. Słuchajcie, lecimy dalej. Sprawdzamy. Okej, jest to saszetka bez kodu. Nie mam pojęcia, czym jest to uwarunkowane, że jedna saszetka ma kod, druga nie ma. Ale dobra, sprawdzamy. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki. Mamy Stitcha, który przytula hot doga. Jeju, spójrzcie, ile jest w tym miłości. Musiał być naprawdę głodny. Albo on po prostu tak kocha hot dogi. Jeju. To chyba najsłodsze, co dzisiaj widziałam. Aż mam ochotę go pogłaskać. Dobra, nie przeszkadzajmy mu w tej miłości hot dogowej. Odstawiamy go na stędzik. A my zabieramy się za rozpakowanie kolejnej kapsuły. I ja cię kręcę, no już bardziej się rozwalić. A folia nie mogła. Dobra, jeszcze jedna nam została. Dobra, otwieramy. Ja cię kręcę. Co to będzie? Jestem mega ciekawa. Tutaj ponownie nie mamy kodu. Okej. Który wcina luda, różka. I ja cię kręcę. Jeju, naprawdę. Każda figurka ma totalnie inną mimikę, inne emocje przekazuje. No tutaj widać, że cukier uderzył mu nieźle do głowy. Kochani, przyjrzyjcie się jeszcze Stitchowi przez ostatnią chwilkę i odkładamy go na stędzik. Słuchajcie, to jest chyba jedyna figurka, w której Stitch pokazuje język. Mega. Czy wy kiedykolwiek widzieliście figurkę Stitcha, w której pokazuje język? Bo ja nie. Mega. Dobra, odstawiamy go na stędzik. I tym samym podsumujmy sobie nasze dzisiejsze łupy. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Stitcha, wcinającego hamburgera, wcinającego ananasa, wcinającego loda, przytulającego loda, hot doga oraz wcinającego chipsy. Kochani, tak oto prezentują się nasze figurki Stitcha. Seria, nakarm mnie. Wyglądają one na maksa smakowicie. Ja jestem mega zadowolona z odcinka. Nie trafiliśmy żadnej powtórki. 6 kapsuł otworzyliśmy i 6 różnych postaci. Mega! Jedynie szkoda, że nie trafiliśmy tej rzadkiej, niebieskiej, brokatowej postaci. Ale słuchajcie, mamy wszystkie różne postacie i to jest najważniejsze. A wy, kochani, koniecznie piszcie w komentarzu, która z figurek najbardziej wam się podoba. Bo jak dla mnie, to jest to Stitch przytulający hot doga. Mega.
słodziak? Dajcie znać w komentarzu. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie wpadają rolki, więc jeżeli podobają wam się materiały na tym kanale, to również podobają wam się na moim Instagramie. Ja również odwiedzam każde konto, które mnie zaobserwuje, a u większości zostawiam coś po sobie. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Piąteczka!